Zapraszam na ostatni pokaz, co o naszym mózgu mogą powiedzieć nam elektrody przymocowane do skóry głowy. Bawcie się dobrze. Dzień dobry. My dzisiaj jako członkowie i w sumie też założyciele Koła Naukowego Neurotechnologii chcielibyśmy opowiedzieć Wam trochę więcej o centralnym organie naszego układu nerwowego, którym jest mózg. A właściwie skupimy się na najbardziej jego zewnętrznej strukturze, czyli na korze mózgu, która składa się z wielu, wielu milionów komórek nerwowych, zwanych neuronami, czyli elektrycznie pobudliwych komórek, które przesyłają sygnał w obrębie całego układu nerwowego. I dzieje się to, taka komunikacja może mieć miejsce dzięki synapsom, czyli właśnie miejscom, w którym te neurony się pomiędzy sobą komunikują, a sygnał przesyłany jest pomiędzy, jest przesyłany przez długie włókna zwane aksonami. I to, co możemy mierzyć z tej najbardziej zewnętrznej struktury mózgu, czyli z kory mózgowej, pozwala nam na mierzenie tego właśnie EEG, czyli elektroencefalografia. I dzisiaj właśnie chcemy Wam powiedzieć trochę więcej o tej metodzie. I tutaj chciałabym zaprezentować Krzysia, który zakłada naszej koleżance Idze czepek EEG. Krzysiu? Tak, odnośnie samego badania, to możemy powiedzieć, że badanie to jest całkowicie bezpieczne dla osoby badanej, jest techniką nieinwazyjną. Jedyne, o co prosimy osobę badaną, to przygotowanie się w ten sposób, 48 godzin przed samym badaniem, żeby nie spożywała żadnych leków, które mogą wpływać na aktywność neuronalną. Prosimy również, żeby nie jadła obfitego posiłku, ani nie spożywała też nadmiernej kawy przed samym badaniem, bo to również może mieć wpływ na obserwowany przez nas sygnał. Jeżeli chodzi o takie szczegóły techniczne, ale bardzo ogólnie, zestaw EEG składa się z elektrod, które tutaj w tym wypadku są wpięte w czepek. Elektrody te umożliwiają rejestrację sygnału z powierzchni skóry. Z kolei ten czepek umożliwia poprawną lokalizację tych elektrod na głowie. Tutaj też używam takiego żelu umieszczonego w strzykawce i ten żel ma na celu zmniejszenie oporności na powierzchni skóry, dzięki czemu sygnał pochodzący z neuronów przekazywany na powierzchni skóry do elektrod jest w lepszy sposób przez te elektrody odbierany. Oczywiście musimy mieć też wzmacniacz oraz przetwornik analogowo-cyfrowy, które tutaj widzimy w postaci takiej płytki OpenBCI. Posiada ona moduł Bluetooth, dzięki któremu komunikuje się ta płytka z komputerem, który jest umieszczony po drugiej stronie, tutaj za ścianą. I tam właśnie ten sygnał jest odczytywany. I to, co jest właśnie najbardziej ciekawym elementem dla nas jako młodych neuronaukowców i neurotechnologów, jest właśnie analiza sygnału, który otrzymujemy z tego czepka. I tutaj moja koleżanka Zosia opowie Wam trochę o tym, co widzimy w tym sygnale i co jesteśmy w stanie z niego wyczytać. Dokładnie, tak jak powiedziała Weronika, kiedy zamontujemy już czepek, zamontujemy już elektrody, możemy przejść do takiej wstępnej analizy, do takiego wstępnego i bardzo ogólnego spojrzenia na to, jak ten sygnał wygląda. Tutaj na przykład mamy widoczne wszystkie 16 kanałów, odpowiadają one wszystkim 16 elektrodom, które zostały zamontowane. I możemy sobie sprawdzić, jak ten sygnał wygląda, czy oporność została dostatecznie na przykład zmniejszona, ponieważ to też bardzo wpływa na jego odczyt, mocno wpływa też potem na to, jak ta analiza będzie przebiegać. Będziemy dzięki temu mogli też zobaczyć, co tutaj trzeba poprawić. Na przykład mogę Wam tutaj pokazać, że te elektrody, tutaj te czerwone kółka, mają największą oporność, czyli sygnał z nich będzie najmniej czytelny. Natomiast z tych białych, tutaj już widać, że elektrody zostały przymocowane bardzo dobrze, że ten sygnał jest bardzo wyraźny. Dodatkowo jakby fale mózgowe dzielą się na takie 5 kategorii. Są one zależne od częstotliwości, jakie reprezentują te fale. Tutaj możecie zobaczyć, że są one pokazane.
Tak jak powiedziałam, jest to 5 rodzajów. Kategoryzowane one są ze względu na częstotliwość, jaką prezentują. I tutaj warto powiedzieć, że właśnie częstotliwość oraz amplituda są to dwie główne cechy, które umożliwiają nam interpretację tego sygnału EEG i które też są w głównej mierze brane najbardziej pod uwagę podczas analizy. Dodatkowo, cóż, w sygnale podczas badania bardzo często możemy zauważyć różne artefakty, które będą nam wskazywać, co się dzieje, jaka jest aktywność taka dodatkowa, która ten sygnał nam troszeczkę będzie zaburzać, czyli dodatkowe jakieś szumy, czy też napięcie mięśniowe. To wszystko jest również widoczne tutaj i na przykład są takie jakby sztandarowe artefakty, które można zobaczyć bardzo często i bardzo łatwo. I są to na przykład artefakty wynikające z mrugania, z aktywności tutaj mięśniowej przy elektrodach czołowych, które można zauważyć głównie przy pierwszej i drugiej elektrodzie. Tak jak powiedziałam, one są umiejscowione tutaj, czyli najbliżej mięśni twarzy, które odpowiadają za właśnie mruganie. I są charakterystyczne takie jakby przeskoki, takie regularne załamki, które pojawiają się dosyć regularnie. O, tutaj je widać na kanale pierwszym i na kanale drugim. Dodatkowo takim artefaktem, który również jest bardzo, bardzo dobrze widoczny w sygnale, jest to aktywność mięśniowa wynikająca na przykład z zaciśnięcia szczęki. To też charakterystyczny jest wtedy taki mocny szum. Na przykład powiedzmy tutaj przy tej elektrodzie 6, 7, 8, tutaj widać, że ten sygnał jest już dużo mniej spokojny niż cała reszta. Takim dodatkowym właściwie zjawiskiem, które też bardzo łatwo zaobserwować już na pierwszy rzut oka, bez wykonywania żadnych dodatkowych analiz czy też procesowania tego sygnału w żaden sposób, jest na przykład występowanie fal alfa, które są widoczne tutaj na zielono. Widzimy, że one pojawiają się w częstotliwości pomiędzy 8 a 13 Hz i występują one wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stanem spoczynkowym. Czyli na przykład, kiedy dana osoba badana siedzi, zamknie oczy, wtedy tutaj widać, że jakby moc tutaj tych fal alfa spada, jest ich tutaj dużo, dużo więcej, ponieważ ten sygnał się po prostu uspokaja. Jeżeli chodzi natomiast o takie jakby fale mózgowe, które już posiadają trochę większą częstotliwość, czyli to będą właśnie fale beta i fale gamma, one nie są, że tak powiem, tak częstym celem pomiaru sygnału, czy też jego analizy i żeby ich po prostu uniknąć w tym naszym sygnale, żeby jednak bardziej skupić się na tych wolniejszych falach, musimy zastosować filtry. Filtry są takim elementem analizy, czy też odczytywania tego sygnału, który umożliwi nam po prostu skoncentrowanie się na poszczególnych częstotliwościach, skoncentrowanie się na poszczególnych po prostu falach, ponieważ możemy sobie wybrać albo dolną granicę, albo górną granicę. I tutaj mamy takie dwa charakterystyczne filtry. Jest to filtr dolnoprzepustowy, czyli w tym momencie będziemy po prostu zaznaczać taką górną granicę częstotliwości i kiedy fala osiągnie właśnie tą górną granicę częstotliwości, to już nic powyżej nie będzie przepuszczane. Oraz mamy filtr też dolnoprzepustowy, czyli taki, który będzie przepuszczał wszystkie te fale poniżej tej górnej granicy. Dokładnie tak. I cóż, takie zastosowanie filtrów właśnie umożliwia nam po prostu koncentrację na wybranych przez nas falach mózgowych. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą analizę sygnału EEG, czy
procedurę badawczą, to jest jeszcze dużo detali, o których nie wspomnieliśmy. Natomiast generalnie badania EEG odbywają się w procedurze jakiejś eksperymentalnej, gdzie mamy do czynienia z jakimś zadaniem, albo w resting state, czyli w stanie spoczynkowym, gdy po prostu mamy oczy otwarte przez kilka minut, a i oczy zamknięte. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością szczegółów albo sami chcielibyście wziąć udział w takim badaniu, które jest całkowicie bezbolesne, to zapraszamy do śledzenia informacji, które są udostępnione zarówno na stronie na Facebooku naszego koła naukowego neurotechnologii, jak i w ogłoszeniach samego centrum, ponieważ znajduje się kilka trwających rekrutacji na badania, w ramach których właśnie można mieć przeprowadzone to badanie EEG. I z naszej strony to by było na tyle. Dziękuję bardzo moim kolegom i dziękujemy za oglądanie.